Inspiracje Sidorowicza. Jaki piękny obraz. Który? A ten z budynkami od góry. A ten z budynkami, tak, to każdy się każdy mówi. Każdy facet się nim zachwyca, bo chyba każdy chciał tak polecieć nad takimi budynkami. To jest taki malarz, nazywa się Adam Patrzyk i jest z Częstochowy. I maluje takie właśnie puste miasta. A on widział kiedyś budynki z perspektywy takiej? Nie, nigdy, bo mówią o nim, że on jest, ma agorafobię, czy jakąś taką fobię przed przestrzeniami wielkimi i że on w ogóle nie wychodzi prawdopodobnie z domu. O. Więc nie wiem, może to jest jakaś terapia. Może, ale wygląda właśnie tak jeszcze czerwone. Trochę ze Spider-Manem mi się osobiście skojarzył. Bo to nie jest z perspektywy kogoś, kto skacze z wieżowca, bo to jest z perspektywy jakby dna helikoptera na przykład, znaczy podłogi helikoptera, jakby tam była szyba, nie? Albo Spider-Man, no w każdym razie tam nie ma żadnego ruchu i nie ma żadnych samochodów, żadnych ludzi, tylko te domy, w których świecą się, te wieżowce, w których świecą się światła. No i takie mam wrażenie, wiesz, on bardzo wygląda dobrze wieczorem. Jak ja tam mam takie reflektory, które zapalę, to i przy muzyce jazzowej, to w ogóle ja mam takie poczucie, jakbym posiadł to miasto, wiesz? A w ogóle to ja bardzo lubię obrazy. Też widzę. I już wszędzie mam, gdzie mogę. Nawet wczoraj kupiłem jeden, który już wisi przed pokoju od godziny. A co, jak miejsca nie będzie na te obrazy? Nie, ja je zmieniam, wymieniam i daję niektórym moim przyjaciołom, nie na zawsze, tylko w dzierżawę, żeby oni je mieli. Na przykład wiem, że komuś się jakiś podoba, a mnie się już, może nie tyle, że mi się odpodobał, ale już po prostu chcę mieć jakiś nowy, to ja im daję, żeby sobie urządzali mieszkania tymi obrazami, a potem jak przyjdzie czas, nie wiem, czy będzie taki moment, czy nie w moim życiu, że ten obraz wróci, albo ja będę miał jakieś większe mieszkanie, albo założę jakąś galerię, nie wiem. Na razie się wybieram na historię sztuki od października na studia podyplomowe. Na studia podyplomowe? Tak. Tak. Ale tutaj na Uniwersytet Warszawski. Polska Akademia Nauk. No. Bo zacząłem się zastanawiać, jaka jest dziedzina, która mnie tak naprawdę interesowała poza Czechami i reportażem. Czechy już mnie interesują tak średnio, chociaż jeszcze teraz napiszę przewodnik osobisty po Pradze. O reportażu wydaje mi się, że wiem bardzo dużo już zrobiłem swoje w tej dziedzinie. Nie mówię, że jako autor, tylko jako ten, który, wiesz, propaguje ten reportaż, zajmuje się nim w jakiś sposób, nie wiem, bada, czy tam archiwizuje. No i co? I teraz sobie myślę, no co mnie interesuje jeszcze teraz właśnie poza reportażem Czechami? Czy coś jeszcze? I zastanowiłem się głęboko i doszedłem do wniosku, że nic. Wszystko jest dla mnie jakoś jałowe, ale jest jedna dziedzina, która sprawia, że dostaję takiego jakiegoś orgazmu metafizycznego, że coś się dzieje z moim ciałem. Jak widzę dobrą sztukę, jak widzę obrazy, wiesz? I dlatego idę na historię sztuki. A czemu nie Kraków? Przecież tam jest taka dobra historia dlatego sztuki. Dlatego muszę dojeżdżać, wiesz, a ja nie mogę za dużo wyjeżdżać, bo ja się opiekuję rodzicami starszymi. I wolę wyjeżdżać wtedy, kiedy naprawdę muszę, czyli na materiał. Bo ja jestem na razie jedynym opiekunem moich rodziców, a oni nie akceptują nikogo innego, obcego. Ale przyjdzie moment, że zaakceptują, mam nadzieję. Ale jeszcze o tych obrazach chciałem ci powiedzieć, że dla mnie obraz oryginalny, w sensie nie reprodukcja, to jest coś takiego, jakby to powiedzieć, to jest dla mnie sposób na kontakt z cudzym życiem, czyli nie tylko przez reportaż, ale przez obraz. Bo ja sobie wyobrażam tak, że malarz poświęca temu obrazowi jakiś czas, miesiąc powiedzmy. Wyobrażam sobie, że niektóre z obrazów, które mam, mogły być malowane w 5 dni, ale niektóre mogły być malowane na przykład miesiąc, dwa albo i trzy. Prawdopodobnie ten Patrzyk malował co ze 2 miesiące, bo to jest tak zwany laserunek, bardzo precyzyjna robota, wiesz, ten Dariusz Pala mógł krócej malować tę martwą naturę, bo on, wiesz, tylko szpachlą bardziej kładł materię i to można robić szybciej. Nie o to mi chodzi. Malarz, czy malarka oczywiście, bo też mam na przykład ten obraz Wstyd, to jest malarka z Katowic. Łono chyba. To jest takie łono zalane krwią.
Więc malarz czy malarka poświęca temu dziełu przez jakiś czas swoje emocje, swoje uczucia, swoje myśli, prawda? Mhm. Jest skupiona tylko na tym. Czyli poświęca kawał swojego życia. Może wieczorem się spotyka ze swoim mężem, a on spotyka się ze swoją narzeczoną, ten malarz, ale de facto wyobrażam to sobie tak i tak jest, bo to potwierdzają mi twórcy, że oni są skupieni tylko na tym. To jest tak, jak ja piszę reportaż. Mnie wkurwiają wszyscy wokół, którzy są. Ja w ogóle, nikt nie może do mnie przyjść, jak ja piszę, nikt nie może do mnie przyjechać, bo ja nie jestem, ja w ogóle gdzieś na przykład muszę wyjść, że na przykład ktoś we wrzeniu świata chce się ze mną umówić, żebym mu dał podpis na książce, prawda? Albo muszę właśnie jechać do wrzenia świata, żeby podpisać jakiś dokument naszej fundacji. Albo wyjść coś, nie wiem, kupić rodzicom. I dla mnie już to, że ja nie mogę być cały dzień w domu i myśleć tylko o tym tekście. Też rozprasza, jeśli nie doskupisz. Nie tak to rozprasza, jak ja mam świadomość, że o 18 muszę wyjść na pół godziny, nie jestem w stanie do 18 nic zrobić. A jak wrócę, to żeby się tak, wiesz, wczuć w tę pracę, to trzeba mi czasu, słuchaj, godzina, dwie. Mhm. Żebym ja się w ogóle uspokoił po mieście i mógł zacząć pisać. A tu jeszcze media społecznościowe. No nie, media społecznościowe to jest coś takiego, co na przykład Instagram, co ja robię przy śniadaniu, to jest moje hobby, moje uzależnienie, tak jak kiedyś mężczyźni, prawda, z warstwy, nie wiem, średniej czy wyższej, przy śniadaniu czytali listy, prawda, a po śniadaniu odpisywali na listy, nie, przy śniadaniu gazety, a po śniadaniu siadali do korespondencji, tak ja przy śniadaniu, a właściwie już bardziej po śniadaniu, na tej kanapie, piszę post na Instagrama, który mam wcześniej zaplanowany, najczęściej dzień wcześniej zaplanowany, co to będzie. Mhm. I to jest dla mnie wielka przyjemność, a jednocześnie w jakiś sposób jedna z moich działalności. Wracam do obrazu ciągle. Mhm. I teraz tak, ten malarz, tak jak i ja, poświęca mnóstwo właśnie energii i uczuć i myśli temu obrazowi. I teraz ja nagle mam ten obraz w domu. Ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, pod warunkiem, że malarz nie jest oszustem i nie robi seryjnych obrazów. I teraz ja mam w domu co? Kawałek jego życia. To jest coś strasznie intymnego. Czyli popatrz, tutaj powiedzmy, że mam 3 miesiące z życia tego faceta. Tu mam powiedzmy 2 tygodnie z życia tej kobiety. Dalej mam załóżmy miesiąc z życia tego faceta. A za tobą powiedzmy, nie wiem, 10 dni z życia tego gościa. Czyli książki są mniej intymną sprawą w takim... Tak, mhm. Dlatego, że książkę może kupić i przeczytać każdy. Płytę z symfonią może kupić i posłuchać każdy. Ale już rękopis byłby tym intymnością. Rękopis byłby tym intymnym, a obraz jest czymś takim intymnym, mhm, i ja go mogę mieć tylko dla siebie i nie muszę go nikomu pokazywać, bo dzisiaj ci pokazuję, prawda? Ale ja się nie muszę z tym z nikim dzielić. Czyli właściwie jestem takim rodzajem jakiegoś wampira, jakiegoś takiego, porównałbym siebie do jakiegoś takiego ludzkiego monstrum, który w piwnicy trzyma jakieś, wiesz, jakieś więźniów, nie? Prawda? Który zamknął przed innymi czyjeś życie. I to dla mnie to jest po prostu taki intymny mam związek z tymi obrazami. Intymno-straszny taki trochę. No ja wiem, no, bo ja tylko pogodne reportaże piszę, a w środku ja jestem bardzo mroczny. Nie zawsze pogodny, ale głównie jestem kojarzony z tym, że w tych moich tekstach jest słońce. No. Więc więcej słońca niż cienia. Ale po prostu i nagle ja mam czyjś kawałek czyjegoś jestestwa, czyjejś egzystencji u siebie w domu i to może być tylko dla mnie. To jest coś niebywałego. Dla mnie to już jest takie na granicy jakiejś metafizyki, wiesz? Mhm. Ja jak na nie patrzę, jak o tym myślę, jak o tym mówię, to już mi się coś dzieje, dostaję jakiegoś takiego mentalnego wzwodu, wiesz? Naprawdę. To też do tego chyba... Także to są moje, przejść. Ale muszę ciekawe zrobić. To bardzo są chętnie, tak. Moje właśnie takie przeżycia ze sztuką i no wczoraj też kupiłem oczywiście... Kolejny obraz. Kolejny obraz.
ikonę Borysa Fiodorowicza, to jest bardzo tajemniczy. O, Fiodorowicz, Sidorowicz, to brzmi dobrze. No, więc możemy przejść od razu, bo tak za chwilę kawa, widzę, że masz mnóstwo przyrządów do kawy. To ci zaproponuję dzisiaj wietnamską, po wietnamsku, bo byłem w Wietnamie i tam się nauczyłem. Ona będzie z mlekiem skondensowanym, tylko muszę włączyć wodę do niej. I mam tutaj takie naczynka, ja się też napiję. Ja w międzyczasie może, nie wyłączyłem nagrywania od początku, jest włączone nagrywanie. No ja myślę, po co to wszystko mówię. Właśnie, więc może po tych 10 minutach przedstawię swojego gościa. O Boże, przepraszam. To też, ale... Luźno, no to luźna przedstawię, rozmowa. Szukam takich specjalnych szklaneczek przezroczystych do tej kawy. W takim razie kolejne inspiracje Sidorowicza. Dzisiaj nagrywane są z Warszawy i z miejsca znowu nietypowego, bo już nie z hotelu, tak jak był ostatni odcinek, ale z mieszkania wielkiej postaci, wielkiego reportera i osoby, tak jak wczoraj zapowiadałem na Instagramie, nie wiem, czy widziałeś. Tak, osoby, która była pierwszym prowadzącym pierwsze... Prowadziłeś pierwsze talk show w Polsce. Wiesz, ja się nie umawiałem z tobą w hotelu celowo. Wiesz dlaczego? Żeby plotek potem nie było. No właśnie. Tutaj Bartek Węglarczyk się ze mną umówił w hotelu Zonetu, ale to na nagraniu nie powinno być żadnych plotek, więc okej. Okay. No ale dalej nie przeszedłem do przedstawienia. Mariusz Szczygieł. O, wreszcie padło Mariusz Szczygieł. No bardzo miło. A teraz sypię najlepszej jakości kawę wietnamską, przesypuję do puszki. Ale Wietnam słynie z kawy robusty chyba bardziej. Słuchaj, Wietnam jest drugim producentem kawy po Brazylii na świecie. Mało kto to wie, natomiast ona naturalnie nie jest konfekcjonowana, nie jest w żaden sposób uzapachowiona, a ma taki zapach, posmak aromatyzowana, posmak czekolady, zobacz, powąchaj. No rzeczywiście. No widzisz. Także tutaj zaraz zrobimy bardzo... Bo kawa to jest owoc, prawda? A owoc zawsze ma wiele smaku. I teraz tak, ja nie wiem, czy ty pijesz mleko, ale trudno, musisz się pogodzić, bo musi być skondensowanego mleka troszkę słodkiego. Ja tylko ryżowe. Tak? Żartuję, może być bardzo dobrze. Nie wyglądasz na ryżowe, wyglądasz, proszę ciebie, na bardzo dorodnego gościa. Niewychowanego na ryżowym mleku, więc proszę mi... Wychowanego na kurczakach, na sterydach, stąd ta postura. Aha. Ale mleko skondensowane jest. Tak, na dno musi być położone mleko skondensowane. Czyli koniecznie przeźroczysta szklanka. Przezroczysta, wiesz dlaczego? Żeby było widać, że to kapie. To będzie moja, bo tu mi się polało. Mogę na Instagrama wrzucić, jak robisz kawę? No oczywiście. Wrzucaj co chcesz. Sypiemy. Taką chcesz mocniejszą czy słabszą? Ja mocniejszą zawsze piję. Ja też mocniejszą. Dobrze, i teraz... Wreszcie ktoś mi robi kawę, bo zawsze to ja wszystkim tak robiłem. Na troszeczkę, na 20 sekund dosłownie. O, i to się tak tylko trochę... zaraz lejemy i tu będzie skapywało cudownie i będzie widać, jak to A czemu na 20 sekund? Na 20 sekund to trzeba tak ją troszkę jakby zaparzyć, taką odrobinką tylko. Aha, a teraz o. To chyba się nazywa fachowo preinfuzja tak, w kawie. O, tak, proszę bardzo. I teraz po tej preinfuzji mamy już tutaj... O, chyba to bardziej pasuje do tego. O, a to do tego. To jest kawa, której się nauczyłem w Wietnamie. Mleko skondensowane, kawa. Jaki piękny ten zaparzacz. No. I prosto jest z Wietnamu przywieziona? Słuchaj, teraz już nie, bo ja w Wietnamie byłem 4 lata temu, ale kupuję w takim sklepie w Pradze wietnamskim. Teraz już w Warszawie wreszcie można dostać, ale długo nie można było dostać. O. Jak wspominasz Wietnam? Słuchaj, Wietnam wspominam tak, fantastyczni ludzie, bardzo otwarci, w przeciwieństwie do Wietnamczyków tutaj. No i tam przeżyłem najbardziej taką bym powiedział ekstremalną przygodę fizyczną. Mianowicie w Wietnamie wszyscy jeżdżą motocyklami, motorynkami, rowerami, najczęściej dwukołowymi pojazdami silnikowymi. Jest bardzo mało samochodów w mieście i na przykład w Hanoi, jeżeli chcesz przejść przez ulicę i jesteś tam pierwszy raz, to widzisz dosłownie
nieprzebrany, gęsty tłum pojazdów jednośladowych, które jadą z ogromną prędkością i nie wiadomo jak przejść, bo nigdzie nie ma pasów. To jest troszkę jak czasami widać na filmach przyrodniczych ławice ryb, ale takie ławice malutkich rybek. Tak, tak. Prawda? I to jest... I one... I to jest właściwie tak, to jest jedna masa. I to jest jedna masa tych motocykli. I teraz, żeby przejść przez ulicę, to ćwiczyliśmy z moją przyjaciółką Julią, znaczy Julianna Jonek Springer, ona jest szefowa naszego wydawnictwa, razem byliśmy w Wietnamie. Springer. Springer, tak. Żona Springer. Żona Filipa Springera. Wojtek Tochman nas zaraził tym Wietnamem i nie tylko Azją południowo-wschodnią. No i z Julią żeśmy to dobrze przećwiczyli, ale widziałem różnych białych ludzi, którzy narażali się na śmierć. Bo żeby nie narazić się na śmierć na tej ulicy, żeby przez nią przejść, trzeba iść w ciemno, w jakimkolwiek miejscu, swoim tempem jednakowym i nie zatrzymywać się. Natomiast jak staniesz i zaczniesz się przez chwilę zastanawiać i chcesz ich wymijać, to oni cię natychmiast zabiją po prostu. Aha. Po prostu wjedzie ktoś na ciebie. Oni są już tak, mają takie odruchy, byśmy powiedzieli, są tak wycwanieni i wiesz, mają doświadczenie, że jak widzą, jak ty się poruszasz, z jaką prędkością, to cię umiejętnie wymijają. I nie ma szans, żeby, i tak chodzą też Wietnamczycy, przychodzą, nie ma szans, żeby ktoś komuś zrobił krzywdę. Natomiast jak człowiek zacznie się zastanawiać, zatrzymywać, to już jak się nagle zatrzymasz, to on wiesz, nie wie, że ty się zatrzymujesz. To wie, że ty się nie zatrzymałeś tam. Nie, bo nie dajesz mu, no bo żyje, nie dajesz mu żadnego znaku przecież, on nie wie, że się zatrzymasz. W związku z tym, no jedyna metoda, wchodzić w tę ławicę i iść w tym samym tempie. I to jest, że tak powiem... Takie, ja podobne miałem doświadczenie z Azerbejdżanu, z Baku właśnie, gdzie pierwszy raz w życiu widziałem pięciopasmową ulicę w środku miasta i samochody pędzące po prostu na przestrzał tej ulicy, ale co ciekawe było to, że tam bezpieczniej jest przejść przez tą ruchliwą pięciopasmówkę niż u nas przez zwykłą drogę. Naprawdę, tam każdy, kto szedł, bezpiecznie wchodził, oni się zatrzymywali i wszystko było w porządku. Widzę, że w ogóle lubisz chyba podróże, tak patrząc na twoją lodówkę, bo chyba znowu nie dodałem, że jesteśmy u ciebie w domu. To dodaj. Tak, więc dodaję, że jesteśmy w domu Mariusza Szczygła w Warszawie. Na razie jesteśmy tylko w takiej cząstce domu, czyli właściwie w kuchni, która przechodzi w salon. A z kuchni są gabinet, tak. Sypialnie. Taki tajny pokój jeszcze mam. Tajny pokój. Tak, ale nie, że nie trzymam tam ciał tych, o których mówiliśmy przy okazji obrazów, tylko takie szpargały różne. Osoby, z którymi można do reportażu chcesz ich dać, to tam trzymasz, żeby reportaż był ciekawszy. Ale widzę tutaj jeszcze na tej lodówce, no oczywiście oprócz czeskich rzeczek krecik, a ona dwa kreciki, pewnie ich jest więcej, ale to jeszcze masz tygrysa i oprócz kolejnego tygrysa, chyba Putina, tak? Putin obok marihuany i motyla. Koło marihuany jest Putin, który przychodzi w Miedwiediewa. Aha, czyli to jest... Bo to jest trójwymiar, bo ja uwielbiam obrazki trójwymiarowe, jestem wielbicielem obrazków trójwymiarowych. I no takie ciekawe to mam tak, tam jest taka rodzina Amiszów, czy Amiszy, Amiszów, przywiozła mi Magda Grzebałkowska. Zobacz te trzy psy tam takie kolorowe, widzisz, trzy magnesy z trzema psami. To są psy, które ratowały ludzi w World Trade Center 11 września. Psy ratownicze. Tak, psy ratownicze i powstały, jest mnóstwo magnesów z nimi, powstała książka o nich, to są autentyczne portrety tych psów narysowane. Co tu jeszcze jest ciekawego? No, na przykład... Do góry taki największy magnes na samej górze, w centralnej. God save the queen, powyżej. Powyżej? No to jest croissant po prostu. Croissant, nie okay. Pamiętam, czy to kupiłem we Francji, magnes. Czy bardziej to jest, jak to mówią Włosi, brioche z tym. Ale croissant to jest na wytrawie, tak jak ja lubię. Z szynką parmeńską i z serem żółtym. A tu na przykład są, słuchaj, z Laosu, z Luang Prabang, przepiękne magnesy. Mieszkańców Luang Prabang, znaczy mieszkańców Laosu. Bardzo kolorowe, ludowe. To jest akurat kobieta, która coś chyba przez sito przesiewa. Trzymając dziecko w nosidełku na plecach. No piękne są.
Różne mam. To cię zapytam. O, zobacz. O, przepraszam, to akurat mi spadł, słuchajcie. Radioodbiornik z Dzierżoniowa. Takie radioodbiorniki w Dzierżoniowie były. To ja coś ci dam w prezencie potem z tego Dzierżoniowa. Dzierżoniów był, tam się produkowała, była fabryka Diora Unitra, produkowała magnetofony i radia kiedyś. I właśnie z Dzierżoniowa ludzie z tej fabryki porwali kiedyś samolot. W 82 roku i uciekli za granicę tym samolotem. I to jest temat jednej z moich książek, właśnie robię dokumentację na ten temat. I to będziemy mieli, mogli przeczytać. Ale to ci chciałem pokazać, zobacz. Właśnie, New York, to jest deszcz chyba. I mam bardzo dużo, ja w ogóle jestem wielbicielem Pragi, Budapesztu i Nowego Jorku. To są moje trzy ukochane miasta. I tutaj mam bardzo dużo magnesów okładek New Yorkera, którego niestety nie mogę czytać w oryginale, bo nie znam angielskiego, ale ja jeżdżę do Nowego Jorku bez angielskiego i wszystko jest okej. Okay. Potrafię być tam sam przez 2 tygodnie i tyle, ile mam tam inspiracji, jak mówimy o inspiracjach. Tak. Wiesz, zobacz, to jest, zaraz wrócę do tego magnesu, ale to jest, wiesz, jak człowiek jest otwarty, moim zdaniem, to nie musi znać języka, żeby się porozumiał z ludźmi. Przecież w mojej książce Projekt Prawda mam prawdy z Laosu, prawdy z Kambodży, prawdy z Birmy. Z Birmy to mam nawet całą opowieść o pewnej rodzinie, gdzie on znał tylko ten ojciec rodziny 5 słów po angielsku, ja 5 słów, i żeśmy się dogadali i ja go spytałem, co jest najważniejsze dla niego w życiu, jaka jest jego prawda, on mi to powiedział i zrobiłem cały tekścik o tym. Więc wszystko jest możliwe i w tym Nowym Jorku nie muszę znać angielskiego, dogaduję się doskonale. I akurat byłem ostatnio, jak umarł Prince. I 3 dni później, tak, to chyba było 3 lata temu. 3 lata temu. 3 dni później New Yorker wydał numer, gdzie był esej o Prince'ie. I okładka tego numeru to był... To jest ten magnes, tak? To jest fioletowa... cała okładka była fioletowa i na niej tylko takie mleczne jakby łzy, albo deszcz, krople deszczu, purple rain może to jest, nie wiadomo. W każdym razie to jest na cześć Prince'a, a następnego dnia, jak już kupiłem ten numer New Yorkera Julii Filipowi, Springerowi, to zobaczyłem, że już są nielegalnie zrobione, bo to są, tamte są legalne. Ale właśnie widzą, tak trochę jakby tak chałupniczą domową robotą. Tak, a to jest chałupniczą domową robotą zrobiony magnes już z tego. Z okładki New Yorkera, który kupiłem sobie na pamiątkę. Mój tata kiedyś mi tu zabrał to, bo mu pasował ten magnes, właśnie, że on nie przypomina magnesu, tylko jest takie coś, ale też magnes. Zabrał to do czegoś, bo mu było potrzebne, coś chciał zrobić, że tak powiem, we warsztacie. We warsztacie chciał coś zrobić. Ja mówię, zaraz, gdzie jest ten magnes? A nie, to na podłodze leżała taka blaszka. Ja mówię, tato, to jest najważniejszy magnes tutaj, jaki w ogóle istnieje. No, ale przeżył, to jest najważniejsze. Przeżył, i może być tutaj w lodówce. Mnóstwo tych miejsc, jakie wspominasz najbardziej, miejsce, które najbardziej ci urzekło, najbardziej zafascynowało czymś na świecie? Widzisz, patrzysz na lodówkę szukając. Nie, bo jest dużo tego i wiesz, jak się spyta reportera, to trudno. To tak byś mnie spytał, które z moich dzieci jest najprzystojniejsze, najpiękniejsze, najbardziej zdolne. To która jest z twoich dzieci najbardziej zdolna? Kiedyś bardzo lubiłem reportaż z Gotlandu Łowca Tragedii. To jest o takim pisarzu, który miał 2 tożsamości i zmieniał je zależnie od sytuacji. Nawet używał 2 nazwisk. I w obu nazwiskach była litera K, duża, znaczy w jednej wersji K było w imieniu duże, a w drugiej wersji K było w nazwisku duże i on inaczej pisał, w obu podpisach inaczej pisał K. To było niesamowite. Miał podwójne życie, a ponieważ urodził się w roku 1912, a w 1912 pewien rzeźbiarz, można powiedzieć austriacki, Otto Gutfreund, zaczął rzeźbić pierwszą w historii świata kubistyczną głowę. Kubistyczną rzeźbę ludzkiej głowy. On to rzeźbił 1912-13, a ten mój bohater się urodził w 1912 roku. I jakoś mi się jego życie i te 2 tożsamości i to, ponieważ to był bohater, który co chwilę zmieniał
poglądy w życiu i co chwilę swoje życie kierował w inną stronę, to właściwie zaczęło mi to przypominać płaszczyzny w kubizmie. Wiesz, jak jest w kubizmie, prawda? Że natychmiast te płaszczyzny zmieniają swój kąt nachylenia. Wydaje, że wiem wszystko, tak. Tak, zmieniają swój kąt nachylenia. No tak jak Picasso malował, prawda? Że to mamy tak, idzie tak, potem pod kątem zmienia swój kierunek, potem znowu pod kątem zmienia swój kierunek. I życie tego mojego bohatera, tego łowcy tragedii, było właśnie takie, że on co chwilę zmieniał kierunek w tym życiu. Albo temu swojemu życiu nadawał inny kierunek. I jak tylko, a ponieważ w tym czasie była wystawa rzeźb tego Otto Gutfreunda w Pradze, kiedy ja się zajmowałem jego życiem, poszedłem na tę wystawę i zobaczyłem, że to jest pierwsza kubistyczna rzeźba ludzkiej głowy 1912-13. Mówię, Boże, przecież ten mój Edward Kirchberger się urodził w 1912. On, jego życie jest kubistyczne, jego życie jest jak XX wiek, kubistyczne. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo przez wiele lat uważałem, że jest najlepszy mój reportaż, jaki napisałem, taki mój literacki reportaż, ponieważ bardzo się starałem, żeby napisać go kubistycznie. Czyli nie tak, jak niektórzy mówią, Szczygieł pisze reportaże kubistyczne, bo pokazuje temat z wielu stron, to nie o to chodzi, nie na tym polega kubizm u mnie. Ja chciałem pokazać, jak on te skoki ma w życiu, znaleźć literacki odpowiednik krawędzi w kubizmie. Tu mamy krawędź, którą widzimy w rzeźbie lub w obrazie, prawda? A ja chciałem znaleźć odpowiednik, ekwiwalent literacki, słowny, żeby mógł o nim pisać tak, żeby pokazać, że to życie się co chwilę zmieniało. I kurczę, blade miesiąc to trwało, słuchaj. Może jest tylko miesiąc. Może tylko miesiąc. No właśnie. Wiesz, ja się chyba z tobą zakoleguję, wiesz, bo ty masz dobry wpływ na mnie. Ja tu mówię, że to aż miesiąc trwało, a tu proszę bardzo, tylko miesiąc. Niektórzy poszukują historii dużo chyba dłużej. Przy telefonie, słuchaj, nagle mnie olśniło, że przecież jest słowo na to. Jest na to określenie. Tylko, że. Tylko, że. I tam jest tak, że ten mój bohater zrobił to i to, tylko, że temu zaprzeczył. Tylko, że znowu temu zaprzeczył. Tylko, że poszedł w inną stronę. Tak, trochę brzmi jak logika ze studiów. Tylko, że zrobił coś jeszcze innego, tylko, że zaprzeczył temu znowu. Rozumiesz? I cały ten reportaż jest tak zbudowany. Ja uważam, że to jest fajny wynalazek i z niego jestem dumny i to moje takie dziecko, którym zawsze chętnie się chwaliłem. No ale teraz... Po tej książce nie ma, to może też mam jakieś inne ulubione dzieci. Ale zobacz teraz, musimy tak, no, tą robić tak teraz, zobacz. To ja dalej na Instagrama wrzucę. No ale co ty tam wrzucasz? No, to jak, bo ja jestem kawoszem, to wszyscy wiedzą. Tak. I zawsze ja wszystkim robię kawę. Wszyscy są zafascynowani. Tu taka, tu inna opowiadam. A potem ja siadam sam, jak wszyscy goście pójdą. I jest mi przykro. Ojej. Kto mi zrobi kawę? I to muszę uwiecznić, że wreszcie ktoś mi robi kawę. No dobrze. No to teraz musisz tak, musisz to podnieść. Jest. Musisz to podnieść, dobra, odłożyć drugą stroną. Tak. Teraz łapiesz tutaj za te dwa, żeby, bo to jest gorące. I kładziesz sobie na to. O, proszę bardzo. I teraz, mój drogi, tylko żebyś to sfilmował, musisz nie zmieszać, tylko tu mówisz, Szczygieł, Wojtek ma spenetrować tę kawę. Zobacz, tak, nie, że ty sobie tak mieszasz, o tak, jakieś panie tak mieszają, wiesz, nic z tego nie... Masz spenetrować, żeby dokładnie to mleko skondensowane, o. I to się, mój drogi, i można stukać w ogóle, o, świetnie. I teraz to smakuje jak deser po prostu. No, a to jest taka godzina 16:51, akurat jest dobra na deser, na taki podwieczorek. I ona jest gorąca, ciągle trzyma ciepło. Jest mocna, intensywna, słodka, niestety, ja wiem, ale piję tylko tę słodką, piję, bo normalnie piję nie z cukrem, dlatego że ostatnio schudłem 10 kilo i trzymam się. Gratuluję. A to może ode mnie ciekawostka, wiesz, dlaczego mleko skondensowane w kawie po wietnamsku? No. Bo kiedyś w Wietnamie był utrudniony dostęp do mleka, a skondensowanie mleka to jest jakby przedłużenie mu ważności. Dzięki temu ono mogło przetrwać, tak. I dlatego stąd się wzięła kawa po wietnamsku. Powiem szczerze, że wiedziałem o tym, ale zapomniałem. Dziękuję, że to przypominam w takim razie. Bardzo słodkie, bardzo dobre. Wreszcie ktoś zrobił mi kawę. No. Bardzo dziękuję. Mariusz Szczygieł zrobił kawę.
więc już poprzeczka jest podniesiona. Słuchaj, to może ty masz jakieś pytanie do mnie, bo to już tak koniec audycji, a ty koniec. Biedny, tak, bo jest pół godziny. Nic z tej, nic z tego zeszytu. Tak, bo ja sobie skrzętnie notatki jakieś robiłem. Pokaż, słuchaj, ja ci nie wróżę kariery finansowej zbyt dużej. Dlaczego? Wiesz. Czemu nie finansowa? Cholera. Ale co nie tak jest? Ale ja bazgrzę bardzo. No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ale co z finansami, bo nie wiem. No właśnie, nie no, może to Y w tym Krzysztofie, nie, może nie będzie tak źle. Ja jestem fanem grafologii, wiesz? Aha. Się fanatykiem grafologii. Ale co ma grafologia do finansów? No jak to? Że pisać ładnie cyferki? Nie, po prostu grafologia, twoje pismo odzwierciedla twój charakter. I ja widzę teraz, czy masz skłonność do zarabiania, czy nie. Nie, ale nie będzie tak źle. Nie będzie rewelacji, nie. Ale nie będzie tak źle. A tu nie 93-2002, tylko 95-2001. Tak, to wiem. A być jak jestem bystry i wiem, o co chodzi? No, ale dokładnie, no bo o co mogłoby chodzić innego, jak nie o twoje talk show na każdy temat. 95-2001. To co, to może o tym pomówmy, bo to jest, no to jak już wywołałeś ten temat, 1995-2002, to jest mój rocznik urodzenia, 95, więc Mariusz Szczygieł zasiada w studio Polsatu. Dobrze mówię, Polsat. Że to ty się urodziłeś, a ja już się nanizowałem. To ja jestem tak stary? No, przez grzeczność nie zaprzeczę. Ale... No i co w tym? W 95 w maju zacząłem pracę, albo w kwietniu. To mnie jeszcze nie było. To ja, bo ja jestem z października, więc 5 miesięcy jeszcze... W październiku już byłem dość popularny. No to... Już w październiku, pamiętam, zaczepił mnie taki gość na Nowym Świecie i powiedział: panie Szczygieł, ja mam do pana taką sprawę. Jestem honorowym krwiodawcą i no pan prowadzisz ten Polsat, nie? Prowadzisz pan ten Polsat. Ja jestem honorowym krwiodawcą i mnie pominęli przy orderach. Wszyscy moi koledzy dostali odznaczenia, tak, a mnie pominęli. A wie pan, ile ja krwi oddałem? Ja wiem, no nie wiem. To ja zaraz panu powiem. I panie, załatw mi pan to odznaczenie. Ja mnie przepraszam, ale wie pan co, ja w ogóle nie mam pojęcia, jak to robić. Ale pan jest z telewizji, jak to pan nie wie? Tak. A on mówi, ja mówię, no nie wiem, no musiał, no wie pan, no nie za bardzo, nie za bardzo umiem chyba taką rzecz załatwić. A poza tym, i przyszło mi do głowy coś, co, takie zdanie, które usłyszałem kiedyś od innej twórczyni talk showów polskiej, Ireny Dziedzic, która prowadziła programy, które nie nazywały się talk showami, ale były to talk showy w komunizmie, czyli Teleecho. Irena Dziedzic kiedyś powiedziała takie zdanie, które użyłem wobec tego pana. Powiedziałem tak: proszę pana, ja wykonuję zawód służebny, ale nie usługowy. Ja nie prowadzę punktu usług załatwiania orderów. No to ten pan powiedział: aleś mi się stał, ważny stał teraz. No aleś mi ważny. Czyli on uznał, że no, mam takie jakieś obowiązki jako prezenter telewizyjny. Żeby załatwić ordery, tak. Albo to się stało właśnie, czyli jak ty się urodziłeś, to ja już byłem dość popularny i już mnie proszono o załatwienie orderu. Więc, ale to jest wyznacznik popularności. Jerzy Sztur w pierwszym odcinku powiedział, że on uzna, że jest popularny, jak jego nazwisko znajdzie się w encyklopedii. Znalazło się. No to o. U ciebie, jak ktoś poprosi cię o załatwienie orderu. Nie, dlaczego? Ja też chcę być w encyklopedii. A nie jesteś już? Chyba nie. Chyba jeszcze. Nie jestem jeszcze. Nie. Tak, no ale... To... Ale bardzo dawno nie drukowali encyklopedii w Polsce. Nie wiem, jak piszesz, więc nie powiem, czy wróżyć ci to znalezienie się w encyklopedii, czy nie. To się jeszcze okaże, jak będziesz książkę musiał podpisać, to wtedy to wiem. Nie, chyba się znajdę po śmierci. Po śmierci. No to Sztur żyje. A, i już jest. Już jest w encyklopedii. No właśnie, wywołałeś temat na każdy temat, to jest... Nie, ty wywołałeś, no. Nie, ty wywołałeś, mówiąc, że 95-2002. A, no tak. Tak, bo to są lata, kiedy ten talk show prowadziłeś. Mhm. Tak, ale ja sobie zapisałem lata, od kiedy ten talk show już w ogóle był. Właśnie podają pomyłkowo. On był od października 94. 90, czyli jeszcze inaczej. W takim razie mamy 94. I Andrzej Wojciechowski prowadził go przez pół roku, potem zachorował na wiosnę i no i ja go zastąpiłem. No i właśnie, jak ty się tam znalazłeś prowadząc talk show?
jak się znalazłem w telewizji? Tak, i byłem wcześniej reporterem piszącym tylko, ale no właśnie. Ponieważ jako grupa reporterów Gazety Wyborczej, to między innymi Wojtek Tochman, Jacek Hugo Bader, Paweł Smoleński, Irena Morawska, Lidka Ostałowska, wydaliśmy wspólną książkę Kraj Raj, to wyszło w 1993 roku i poszliśmy z tą książką do Radia Państwowego, tam nas zaproszono. Byliśmy tam chyba we czworo. Hugo, Lidka, Wojtek Tochman i ja. I ja chyba mówiłem najwięcej o tej książce i następnego dnia zadzwoniła pani z radia, jakaś kierowniczka, dyrektor, Zofia Nowicka, pamiętam, o bardzo ładnym głosie i powiedziała: panie Mariuszu, panu tak dobrze idzie, pan się tak zachowuje naturalnie w radiu, że mógłby pan prowadzić programy. Ja mówię: jakie? Na przykład nocne i rozmawiać ze słuchaczami. I zacząłem prowadzić nocne audycje i prowadziłem je i w Radiu Dla Ciebie lokalnym, i w Jedynce. Często rozmawiałem ze słuchaczami, czasami miałem gości i ten gość też rozmawiał ze słuchaczami. O czym rozmawiałeś ze słuchaczami? Słuchaj, na przykład pierwszą audycję miałem... Załatw mi order. Nie, ale dotyczącą przemian w Polsce. Aha. Puściłem taką piosenkę Doroty Stalińskiej do słów Agnieszki Osieckiej. Taki czas dla średnich ludzi, jednych gubi, drugich budzi. Czy to wersal, czy wersalka, czy kobieta to, czy lalka. No tak, o takich czasach, w których nie wiadomo, co jest czym. No i zadałem pytanie, czy czasy, w których żyjemy, nas budzą, czy gubią? Cytatem z tej Agnieszki Osieckiej. Ludzie dzwonili i mówili, czy jesteśmy zgubieni, czy obudzeni. I rozmawialiście o tym. Tak, w porze wieczornej. Ale przejeżdżał przez Warszawę pewien producent telewizyjny, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, i reżyser Witold Orzechowski, i przesuwał się po skali swojego radioodbiornika, wtedy jeszcze ręcznie, aha, gałką, i usłyszał, jak ja rozmawiam, z polityczką, posłanką, panią Olgą Krzyżanowską, już nieżyjącą. I zadzwonił następnego dnia i powiedział: proszę pana, ja wymyślam różne talkshowy. Talkshow na każdy temat jest mój, na przykład. A to już był wtedy sławny talkshow, bo Andrzej Wojciechowski go w 3 miesiące wyniósł do szczytów. I powiedział: i wie pan, nie słyszałem jeszcze takiego dziennikarza w Polsce, weź pod uwagę, że to było 25 lat temu prawie, który by, rozmawiając z marszałkiem Senatu, bo ona wtedy była chyba marszałkiem Senatu, zapytał: a kto u pani podlewa kwiatki w domu? Czy pani nie zapomina o kwiatkach? Mówi pan, takie pytanie, no takie po prostu... No jak nie pyta się o takie rzeczy? Ja mówię, no ale ja zwyczajnie lubię rozmawiać. A on mówi: no właśnie to mi się podoba, że pan nie ma tremy przed nikim. Pan w ogóle przed mną nie miał tremy, to raz. A ja mówię: no wie pan, to ja w ogóle nie mam tremy, rzeczywiście. A dwa, że ma pan jasność w głosie. Ma pan w głosie słońce i życzliwość. Emanuje, życzliwość emanowała z tego ekranu, z tego radioodbiornika. On mi tak powiedział. Czy pan by nie chciał poprowadzić talk showu na każdy temat? Ja mówię, ja słyszałem, że Wojciechowski prowadzi. Ale Andrzej zachorował, ma zapalenie płuc i potrzebuje na chwilę zastępcy. I tak się zaczęło. No ale potem z Andrzejem się potoczyła historia. Potem się okazało, że on już wiedział, że Andrzej Wojciechowski nie ma zapalenia płuc, tylko raka płuc. I że... na razie tak mówiono tylko, że chodzi o zastępstwo. I zaprosił mnie na zdjęcia próbne, takie, żeby się zorientować, jak ja wypadam przed kamerą, żeby Polsat się zorientował, że tak powiem, w moim poziomie i w moim wyglądzie, w mojej, że się tak wyrażę, urodzie. I ja poszedłem na te zdjęcia próbne i tam podstawiono mi pewną panią, która się okazała stripteaserką. Ja nie wiedziałem, z kim ja będę rozmawiał. No i miałem rozmawiać ze stripteaserką. I zadałem jej pierwsze pytanie i to zadecydowało podobno bardzo, bo spytałem... A to pytanie brzmi... Czy pani się często przeziębia? Jej się to też bardzo spodobało. Im się spodobało, że ja zacząłem od razu od środka tematu, a nie, że dobry wieczór państwu, rozmawiamy dzisiaj ze stripteaserką, chciałem panią poznać, prawda, w jakim pani jest wieku i tak dalej. Tylko od razu... Czy pani się często przeziębia? No i okazało się, że to nie są zdjęcia próbne. Tylko kurwa casting. I że jeszcze trzech kolegów
tam ma brać udział w tych zdjęciach. I wszyscy bardzo znani. Wtedy dość znani, a teraz to? Bardzo znani. Zdradzisz to tego? Chyba mogę powiedzieć. Jacek Żakowski, Hubert Urbański. Żakowski to Stok FM teraz, tak? Dobrze mówię? Tak. Tak. Hubert Urbański. Tak. I jeszcze jeden bardzo, bardzo, bardzo znany kolega, ale nie wiem, czy on by sobie życzył, więc nie pytałem go, czy ja mogę. A inicjały chociaż? Na imię ma Piotr. Piotr, dobra, to będziemy się doszukiwali. Na nazwisko K. Dobra. No i się okazało, że jak... Piotr K. Mi się bardzo nie spodobało to, że ja muszę brać udział w castingu, czyli że ja jestem porównywany z kimś. Ja nigdy, Wojtku, nie wysłałem swojego reportażu na żaden konkurs. Nigdy nie brałem udziału w żadnym konkursie. Rozumiesz, jeśli dostawałem jakieś nagrody, to tylko że jakaś tam, jakieś gremium uznało, że... Ale nie tak, że autor wysyła swój konkurs. I sam się prosi o coś. Nie, po prostu ja tego nienawidzę. Jestem jedynakiem, nie znoszę rywalizacji. No oczywiście tam jestem teraz nominowany do Nike z książką Nie ma, ale to dlatego, że moje wydawnictwo wysłało. Ale nie tak, że ja jako autor, wiesz, wysyłam swój tekst na konkurs. Nie znoszę tego. I ja bym nigdy nie poszedł na żaden casting zdjęciowy. On mnie oszukał i powiedział, że to są zdjęcia próbne. Na co ja... Kiedy się dowiedziałem o tym, uświadomiłem to sobie, wysłałem mu telegram, że nie jestem zainteresowany. Do widzenia, wyjeżdżam w góry. W Bieszczady. Rzucam wszystko. No bo jak się rzuca wszystko, to się wyjeżdża w Bieszczady. Bieszczady. I on natychmiast zadzwonił, wiesz, natychmiast zadzwonił do gazety i powiedział, o, nie jest pan w Bieszczadach, tylko w Gazecie Wyborczej. Panie Mariuszu, proszę przyjść na drugie zdjęcia. Ja mówię, ale ja nie przyjdę na zdjęcia, które znowu są castingiem. Nie, to już jest pan, bardzo się pan podoba w Polsacie. Ja mówię, pan co, ale mnie się już odechciało, ja nie, po prostu mi się nie chce pracować w telewizji. Ja dobrze żyję z tego, co mam, nie jestem pazerny. A on mówi, a ma pan mieszkanie, czy pan wynajmuje? Ja mówię, nie, no mieszkanie to wynajmuję i w ogóle chyba w życiu nie będę miał własnego mieszkania, bo i to przez nie ma szans. On mówi, a jakie pan chce mieć mieszkanie? Ja mówię, no, kawalerkę, gdzie? Ja mówię, no w Śródmieściu. Dlatego się znajdujemy na Powiślu, czyli bo to jest część Śródmieścia. Ja, a on mówi, ja panu obiecuję, za rok od pierwszej emisji programu, za rok od pierwszej emisji programu pan sobie kupi dwupokojowe w Śródmieściu. Obiecuję to. I to jest to kupione mieszkanie? Nie, to nie, to jest trzypokojowe. Nie, nie, nie. To było inne mieszkanie, w którym jest, są teraz mieszkają moi rodzice. I rzeczywiście rok później, równiutko rok od emisji pierwszego programu podpisałem umowę notarialną na mieszkanie dwupokojowe. 38 metrów wprawdzie, ale było dwupokojowe. Także to się, no tak, tak. Tak się zaczęło. No, ale ten talk show był, obejrzałem sobie wczoraj i parę tych odcinków, żeby sobie przypomnieć. Ale w ogóle jak... Ja prowadziłem w sposób taki minoderyjny, przegięty, afektowany, egzaltowany. Bardzo ta wymowa też była taka, też tak zauważyłem, taka jakby starał się, żeby była idealna. No wszystko, tak. Wszystko było taką pod publiczną. A teraz opowiem swój sen i tutaj właśnie gdzieś tam jestem i wyświetla się napis, czy pojawia się napis A i lata. Tak? To już zapisałem. No może tak było, już nie pamiętam tych programów wszystkich. A i lata. W każdym razie... Natalia Oreiro. A, no tak. A. I Natalia. Tak, Natalii opowiadałem swój sen z nią. Tak, i to było A i lata. W każdym razie... W ogóle nieśmieszne. No. Ale publiczność się śmiała. No, śmiała się. Bo chyba, a mniej mieli tam takich znaków, teraz nie, się śmiejemy. Nie, nie. Nie? Nie, to było... Ja uważam, że ja prowadziłem w sposób taki, którego bym nie chciał już powtórzyć w moim życiu. Takim byłem prawdziwkiem Bożym. Wszystkiemu się dziwiłem. No tak wymyśliliśmy z naszym reżyserem, z Witoldem Orzechowskim, tak wymyśliliśmy moją postać. Ale jedno jest ciekawe, jedno jest dobre. To był program, który pokazywał Polakom, a byliśmy i jesteśmy do dzisiaj dość homogenicznym narodem, zhomogenizowanym, ujednoliconym. Jednak tych inności, tych mniejszości jest mało i to w ogóle, no jesteśmy bardzo jednakowi, a w PRL-u już byśmy wszyscy jednakowi. Że jednak ten program Na każdy temat pokazywał ludziom, że można żyć inaczej niż większość, że są różne alternatywne style życia. Jeśli księgowa z Wałbrzyskiego chce wierzyć, że chce wierzyć w UFO, ma prawo, a pielęgniarka z Mławy, jeśli chce się nago opalać na plaży nudystów, ma prawo.
Pokazywaliśmy to ludziom, że możesz być sobą i to jest wartość duża tego programu. No tam padło, przynajmniej Wikipedia to wyszczególnia, jak też patrzyłem wczoraj, że to jest pierwszy raz w telewizji polskiej padło słowo orgazm. Padło. Tak, no tak i to mówię, Wikipedia, i to jest najważniejsza informacja na temat. Ja powiedziałem tego słowo orgazm jako publicznie pierwszy człowiek w Polsce. I to się zapisało w historii. No, każdy chyba by chciał. Ktoś musiał kiedyś to powiedzieć, nie? Ale Starowicz nawet tego nie powiedział. To jest rzecz tak poszukiwana i tak cenna i tak nieznana przez wielu, przez wiele niestety kobiet, i to jest wielka wina mężczyzn, że trzeba było wreszcie o tym mówić. Nawet muszę powiedzieć, że jako pierwsi zrobiliśmy naukę zakładania prezerwatywy na banana. Z seksuologami miałem taki program i to było zaraz w 95 chyba też jesienią właśnie. Nagraliśmy go troszkę wcześniej, ale Polsat przetrzymał po wyborach prezydenckich, pamiętam ten program. A dlaczego, to już nie wiem, dlaczego nie można było przed wyborami tego puścić. Żeśmy to wyemitowali. Cenzura? Nie, cenzury nie było. W Polsacie nie było żadnej cenzury. I to było wspaniałe, że to była stacja, która dawała nam wolną rękę, mogliśmy podejmować każdy temat. Każdy. A dzisiaj wyobrażałbyś sobie siebie jako prowadzącego talk show? Tak. Jakie by to było talk show? Inaczej bym to robił. Lepiej, dowcipniej, inteligentniej. Mniej bym był... Narcystyczny? Nie. Czy tak jak Kuba Wojewódzki, czy bardziej jak nie, ktoś... Tak w stronę Kuby bym w ogóle nie poszedł. Nie. Ja bym słuchał ludzi przede wszystkim. Ja bym im dał dokończyć myśl. Jednak ja umiem słuchać i wszystkie moje książki świadczą o tym, że umiem Tomek słuchać. Tomek Sekielski mi powiedział w ostatnim odcinku też, że my nie potrafimy w ogóle siebie słuchać, że jak tylko oglądamy telewizję, to tylko się przykrzykujemy i brakuje tego, żeby ktoś słuchał drugiej osoby wreszcie. No ale ja sam widzę po mojej rodzinie na przykład, po moich rodzicach, coś powiedzą w telewizji i oni nie słuchają tego do końca, tylko wystarczy im to pierwsze zdanie i już mówią sami na ten temat, rozumiesz? A nie wysłuchują tego, co tam jest dalej. No i to łatwo tworzy nasze problemy. I dlatego zawsze mi Witek Orzechowski mówił, że pamiętaj, to co najważniejsze musi paść w pierwszym zdaniu. Twój widz jest na poziomie 14-latka. Uważam, że do dzisiaj tak jest. I masz tak masz mówić, żeby 14-latek to zrozumiał. Ja akurat z tym się zgadzam. Przede wszystkim ja bym słuchał i ja tam słuchałem. Ludzie dlatego się nie bali przychodzić do tego programu, że widzieli, że nie będą ośmieszeni i że... Oczywiście Natalia Oreiro to był taki wypadek przy pracy, bo ja głównie miałem ludzi bardzo, bym powiedział, zwyczajnych, przeciętnych, którzy... No jak Krzysztof Jackowski. Wróżbita. To akurat był... Nie Wróżbita, tylko... Jasnowidz. To akurat był taki odcinek, bo może trafiłeś na tam, gdzie są tylko wybrane takie z takimi różnymi kuriozami. Ale przecież kobiety po amputacji piersi wystąpiły u mnie pierwsze. Ludzie, którzy mają więcej niż jednego partnera. Ludzie, którym... mężowie, których biją żony. Żony, których biją mężowie. A z Corwin Mikkem? Tak, nie, to nie, polityki ja nie miałem nigdy. Nigdy nie miałeś. Mówiłem, że tam się pojawiał, ale to nie u ciebie. To nie u mnie, to się pojawiało już potem, jak były jeszcze próby wskrzeszenia tego programu po moim odejściu. Tomasz Lis jeszcze był. Tomasz Lis był takim komentatorem, tak. Także ja bym przede wszystkim słuchał, dlatego że jak weźmiesz jakąkolwiek moją książkę, nie wiem, czy Kaplicik, czy nie ma, to jest też jednocześnie rzecz o słuchaniu. Ja uważam, że te moje książki są festiwalami słuchania wręcz, jeśli można coś takiego powiedzieć. No ja słuchałem akurat Kaprysików niedawno. A. No i... Kto to czytał, ja? Tak. A, ja to czytałem. Właśnie był straszny lektor, ciężko było. Uznałem, że to jest jedyna książka tego lektora, którą jestem w stanie przeczytać. Tak. Przesłuchać, no ale udało się, jeżdżąc na rowerze, tą książkę przesłuchałem. No autor nie jest lektorem, autor czyta po swojemu i interpretuje. Tak, tak, tak. No ale to nazywam jako lektor właśnie osoba, która czyta, ale tu racja. To jest autor. Ja. Tak, czyta autor, Mariusz Szczygiel. No więc straszny był lektor, tak? Straszny. No dobrze. Znaczy, bo miałem wcześniej dobrą lektorkę, bo czytałem książkę Kasi Nosowskiej, którą ona sama czytała. Aha. Więc tutaj było super, a tu nagle taki przeskok jakościowy. Świnia. Ale Kuby Wojewódzkiego odrzuciłem od razu. To mogę powiedzieć, uznałem, że nie jestem w stanie tego przesłuchać. A widzisz, a ja mam znowu takich fanów, zwłaszcza fanki, uzależnione od mojego głosu i one się tak zmartwiły, że do książki Nie ma wybrałem Maję Ostaszewską i Macieja Sztura. Jak to pan nie będzie czytał tego? No ale jak już posłuchali tego audiobooka nowego, to już mi nie robią wymówek. Natomiast rzeczywiście, na przykład Zrób sobie raj, który tu leży, też czytam i Zrób sobie raj, to czytam trochę za szybko.
Ale ja mam na przykład takie czytelniczki, które mnie proszą, żebym im wysłał chociaż 30 sekund jakiegoś nagrania, żebym coś powiedział. I robisz to? Robię czasami to. Tylko może są zawiedzione, bo może liczą, że to będzie coś erotycznego, a ja mówię inne rzeczy. No, nie zawsze można mieć wszystko. No, oczywiście. Czyli widziałbyś się jako prowadzący talk show w tym momencie? Znaczy nie, inaczej. Umiałbym to robić. Ale czy chciałbyś? Ale nie, nigdy w życiu. Nigdy nie zobaczysz mnie jako prowadzącego w telewizji. Czy już nigdy w telewizji nie ma takiej możliwości. Od 18 lat, od kiedy nie prowadzę na każdy temat, kilka razy do roku mam propozycję, żeby pracować w telewizji, prowadzić program za ogromne pieniądze, a ja zawsze mówię, ale ja nie jestem uzależniony od pieniędzy. No, ale ja je mam. Bo ja żyję z moich książek i da się wyżyć. I ja nie chcę pracować w telewizji, dlatego że to, co potem widzę, mnie przeraża. Ja nie znoszę tej postaci telewizyjnej, nie znoszę swojego głosu, nie znoszę swojego wyglądu w telewizji, nie znoszę tego rodzaju ekspresji i wolę tego nie widzieć. Poza tym kamera sprawia, że ja jestem mniej... naturalny. Nie, skupiony. Aha. Mówię głupsze rzeczy, niż mogę mówić. Po prostu kamera sprawia, że robię się taki świergolący półgłupek. Mhm. Półgłówek się mówi. I ja tego nie lubię. Wolę pisać, bo piszę mądrzej, niż mówię. Skąd u ciebie zainteresowanie dziennikarstwem? W ogóle skąd ta myśl o tym kierunku? Bo ukończyłeś coś dziennikarstwo tutaj w Warszawie. To taka prosta sprawa. Pisałem ładnie wypracowania szkolne. Aha, po prostu. I zarabiałem na tych wypracowaniach. Sprzedając kolegom. Teraz już przedawniło się, można o tym. Nie, no to tak, to wiedzą te polonistki o tym. I to po pierwsze. Po drugie, więc pisałem ładnie. A po drugie, byłem jedynakiem i obserwowałem podwórko z okna. I zawsze miałem dużo takich jakichś refleksji, obserwacji. Nie byłem nigdy tam w środku, że tak powiem, grupy koleżeńskiej, bo nie grałem w piłkę, albo słabo grałem w piłkę, albo nie lubiłem nigdy grać w piłkę. Więc raczej byłem tym typem, który obserwuje to podwórko. I... Co na nim widziałeś? Nie no, widziałem tych kolegów tam, którzy się bawią, ale potem ja do nich usiłowałem się zbliżyć i właśnie zaczynałem im opowiadać różne historie, czasami zmyślone, i to się strasznie podobało. I to jest to, czym ja im zaimponowałem, że bardzo lubili ze mną przebywać, żebym im coś ciekawego opowiedział. I tak z tego się wzięło to dziennikarstwo. Bo wcześniej planowałem, że będę recepcjonistą w hotelu pod basztą Złotoryi. Widać, że nie jesteś przywiązany do pieniędzy. Bo? No bo jak myślałeś o takim zawodzie jako recepcjonista hotelowy, no to widać, że pieniądze nie były najważniejsze. Ja w ogóle nie myślałem wtedy o pieniądzach. Przy dziennikarstwie też nie myślałem o pieniądzach. Nie, ja w ogóle nie jestem uzależniony od pieniędzy, o tak powiem. I może dlatego one przychodzą. To muszę zmienić chyba podejście. Właśnie, bo nie wolno się napinać, słuchaj. Nie napinać się to jest najważniejsze w życiu. Jak się napinasz, słabo wychodzą te rzeczy, wiesz? A co sądzisz, tak już też ja prywatnie zapytam, bo wiesz, że ja kończę dziennikarstwo, też się znalazłem. Serdeczne wyrazy współczucia. Właśnie, czyli to chyba już nie muszę zadawać pytania, bo chciałem zapytać, co sądzisz o studiowaniu dziennikarstwa, czy to w ogóle jest potrzebne? Zależy co, jeśli studiowałeś w Krakowie, na UJ-cie? Tak. Nie, na Papieskim. O Boże. Czyli nie spotkałeś doktor Małgorzaty Majewskiej? Niestety. Na UJ-cie. No bo jeśli się spotka Małgorzatę Majewską na UJ-cie, to jeszcze można powiedzieć, że te studia są uratowane. Jak się nie spotka ich, to jeszcze na innej uczelni, jeszcze Papieskiej, Matko Boska. Po co ja cię tu wpuściłem do domu? Słuchaj. Ale jestem pełen sprzeczności, więc tutaj nie masz co martwić, to nie także. Nie utożsamiałbym się z tym. Jakie było pytanie? Poczekaj. Tak, skupiłeś się na tym, że to Papieski, bulwersujące informacje. Na Papieskiej i na Majewskiej. Czy w ogóle to warto iść na te studia, czy według ciebie, czy to był takie skończenie, że inaczej, czujesz się wykształcony po tych studiach? Teraz program jest inny i teraz może warto, ale wtedy, kiedy ja studiowałem, nie. Ale wtedy mi się wydawało, że złapałem Pana Boga za nogi, że jestem w centrum wszechświata, rozumiesz, w Warszawie, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, bo tak to się wtedy nazywało, gdzie spotykałem różnych znanych dziennikarzy. Wydawało mi się, że to już jest, Boże, jeszcze dostałem się bez egzaminu na te studia. Wygrałem konkurs taki ogólnopolski, indeks za debiut. Czyli jednak kiedyś wysłałeś swoją pracę sam
Bo chyba musiałeś wysłać tą pracę, tak? Ten debiut. A tak, no, to tak. To był dla maturzystów konkurs, rzeczywiście, i wygrałem, tak, i się zakwalifikowałem, było nas 20. To był ten jedyny raz, kiedy sam coś swojego wysłałeś. Tak, rzeczywiście, raz wysłałem, tak, bo chciałem spróbować, czy dostanę się na studia bez egzaminu. No i dostałeś się bez egzaminu. I no, wydawało mi się, że to już jest szczyt moich możliwości, a studiowałem 16 lat, jestem najdłużej studiującym studentem Uniwersytetu Warszawskiego, rekordzistą. Zacząłem w 1985. A skończyłem w 2001. To dla mnie jest jeszcze szansa. No pewnie. Mamo, będzie dobrze. No ja też się właśnie tak zastanawiam, czy większość w sumie praktyki to jest nawet to, co tutaj robimy. To jest w pracy, w redakcji się. Dlatego ludzie przychodzą do nas do szkoły, do Polskiej Szkoły Reportażu, żeby się uczyć pisania reportaży. Już są po innych studiach, często też po dziennikarstwie. No i u nas to trwa rok. Ja przez jakiś czas pracowałem na dziennikarstwie w Warszawie. Mhm. Prowadziłem seminarium z reportażu i z wywiadu. Na Wikipedii dalej masz, że jesteś wykładowcą. Tak. Wiesz, bo nie znam żadnego wikipedysty, który by mi to zmienił, a ja sam się jakoś brzydzę grzebać w swoim haśle, wiesz? A ty jesteś wikipedystą? Nie. Raz coś próbowałem zmienić, ale widziałem, że nie zaakceptowali zmian. Więc... A, jakbyś jakiś wikipedysta słuchał tego, to proszę, niech do mnie napisze przez Instagrama albo przez... mam swoją fanpage na Facebooku. Dobrze, zadzwonię do Ani potem. I niech do mnie zadzwoni, to ja powiem, co bym chciał, żeby zmienić na moim... A propos... No, na przykład mam nowe zdjęcie wikipedyści, takie piękne, jestem szczuplejszy i nie wiem, jak włożyć to zdjęcie na Wikipedię. A propos, koleżanka mi napisała właśnie, ale ci zazdroszczę, powiedz panu Mariuszowi, że znęcaliśmy się nad jego szczegółami na zajęciach z panią Gosią Majewską. O! Więc akurat. A szczegółami z jakiego tekstu, spytaj. No to nie możesz tutaj, spytać. A zapytamy. Z jakiego tekstu? Szczegół i szczegół to ja rozumiem, ale z jakiego... Dała szczegóły w cudzysłowie. A! Może chodziło o różne szczegóły z różnych tekstów. To już jej nie męcz, dobrze. No to zobaczymy potem. Posłucha sobie to. No, posłucha sobie, to napisze. Tak, będzie tak wiedziała. Tutaj zmienię temat trochę, bo tak się uśmiechnął, a czy nie wiem, czy uśmiechnąłeś. Zbulwersowałeś tym, że to uczelnia papieska. I ja właśnie o to chciałem zapytać, bo w jednym z swoich reportaży, z swoich książek czytałem, przeczytałem takie zdanie, które sobie zapisałem, że w Czechach bardzo trudno obrazić państwo, naród lub religię. No, cię życie w Polsce pod tym względem? Bo u nas jest chyba... Mi się wydaje, że bardzo łatwo jest obrazić wszystko. Bardzo łatwo. To prawda. I... myślę sobie, że bardzo wielu wierzących nie przepuści niewierzącym i bardzo wielu niewierzących nie przepuści wierzącym. Czy po prostu bijemy się? I powinniśmy wszyscy troszkę się cofnąć o 2-3 kroki do tyłu. Mhm. Boże, co za pleonazm, cofnąć się do tyłu. Cofnąć się po prostu. Zrobić 2-3 kroki do tyłu. Ja sam czasami widzę, że się troszkę zapędzam. Ale zapędzam się dlatego, że no już tak się robi dominujący ten katolicyzm, a chyba wiara powinna być czymś, co jest intymne, co jest skromne, co nie jest na pokaz, tak mi się wydaje, i co nie jest nachalne. No i wtedy żyłoby się troszkę lżej. Ja na Instagramie czasami daję takie prowokacyjne różne teksty, czasami obrazki, po to, żeby dyskutować. I strasznie się cieszę. Pamiętam w spektaklu, który teraz jest grany w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, czeski dyplom, to jest między innymi według moich reportaży czeskich, pada takie zdanie, tylko ja go nie napisałem, to napisał autor adaptacji, akurat to zdanie, kiedy ci aktorzy krzyczą do widzów: Polsko, wstań z kolan, Bóg nie istnieje.
I ja to, no bo PiS chce, żeby Polska wstała z kolan, nie? A tu jest taki fajny paradoks. No wstań, wstań Polsko, przecież Bóg nie istnieje. Więc po co masz klęczeć? Ja to napisałem, zacytowałem to na Instagramie, dałem też tę tęczową Matkę Boską. Dzisiaj... Pyta, wokół której jest tak, takie duże zamieszanie. Tak, dzisiaj dałem ikonę, którą kupiłem wczoraj, taką quasi ikonę Borysa Fiodorowicza. To jest Matka Boska z dzieciątkiem, która siedzi na pace samochodu. Taka plandeka jest troszkę odsłonięta. Jest tam na górze znaczek Unii Europejskiej i ten samochód wiezie tę Matkę Boską z dzieciątkiem gdzieś. No niesamowita jest to ikona. Bardzo lubię tak prowokować. Wydaje mi się, że to są prowokacje, które nie obrażają nikogo, chociaż niektórzy się obrażają, ale cieszę się z jednego, że mnóstwo ludzi o tym dyskutuje potem. I to jest najwspanialsze w ogóle, że nagle tam są, prawda, jest 1000 lajków i... 1639 pod tą maską. A dopiero co dałem 2 godziny temu. O, a potem mnóstwo ludzi, nie wiem, 100-200 osób czasami dyskutuje między sobą na Instagramie i na Facebooku o tym, czy to obraża, czy nie obraża, czego to jest symbol, czy można, czy ktoś przekroczył granicę, czy nie przekroczył. Bardzo mnie to wszystko cieszy. Trzeba o tym rozmawiać zdecydowanie. I ja tłumaczę tym bardzo wierzącym ludziom, którzy są urażeni tym, że w ogóle gdziekolwiek i jakkolwiek się wykorzystuje wizerunek, prawda, Jezusa czy Matki Boskiej. Ja im tłumaczę, że gdybyście nie byli tacy przewrażliwieni na tym punkcie, gdybyście nie byli tak w tym w tym swoim narzucaniu tej dominującej narracji, zapiekli, to... Byłoby wam łatwiej. Byłoby wam łatwiej, to po pierwsze, ale po drugie nie byłoby takich reakcji, no bo jak zbytnio, prawda, przeciągniesz linę w jedną stronę, no to albo ona pęknie, albo ktoś zacznie ją ciągnąć w drugą, no to jest normalne. Także, ale bardzo, bardzo mnie w ogóle ciekawią te tematy, a prowokatorem byłem zawsze, bo... pamiętam, jak w Złotoliji, do której przyjechałem, kiedy prowadziłem ten talk show na każdy temat, mi taki jeden sąsiad powiedział: panie Mariuszu, pan to masz dobrze. Pan to tak demoralizuje tych ludzi na odległość. Nikt panu w mordę nie dał, pan jest w telewizorze. A jeszcze panu płacą. To na końcu powiedział. A pan sobie może mówić, co chce. Te wszystkie, o tych wszystkich tych waginach i innych penisach. I nikt panu nie da po głowie, no. Pan to masz, pan tak demoralizujesz na odległość. No, a jeszcze płacili za to. Ale coś w tym jest. W ogóle chyba w Czechach jest jakoś łatwiej pod tym względem, bo tam chyba wszyscy mają takie... no, takie wywalone, mówiąc kolokwialnie, no, na wiele to może spraw. Nie, może nie wszyscy, ale rzeczywiście Czesi, ogólnie naród można Czesi mają takie powiedzenie klit, spokój. To wymaga spokoju. To chce klit. Mówi się, że to ze Szwajka pochodzi ta formuła. Nieprawda? Nie pochodzi, ale to jest takie szwajkowskie. To chce klit. To wymaga spokoju. Czyli zastanowienia się. To po pierwsze. Po drugie, bardzo często słyszę od moich znajomych, jak ja mówię, że o Jezu, w poniedziałek mam taką mam ciężką jedną rzecz, cholera. A oni mówią, a jaki dzisiaj dzień jest? Ja mówię, no piątek. No to użyj si weekendu, czyli... Skorzystaj z weekendu, baw się w weekend. A dopiero potem się zamartwij. Potem się będziesz, przecież na razie nie myśl o tym. Jak nie masz na coś wpływu, no to się nie zamartwiaj. Mhm. Przykładem chyba też tego spokoju i właśnie tego, jak to było spokój po czesku? Klid. Klid, tego klitu, mogę tak powiedzieć. Klidu. Jeszcze można powiedzieć spokoik, czyli klidek. Klidek jeszcze. Klidek. No to tego klidiku. No, klidku. Jest Dawid Czerny. No. Też piszesz o nim w swojej książce Zrób sobie raj. A dalej on jest chyba bardziej znaną postacią w Czechach. Dobrze? No jest. Jest. I on właśnie robi bardzo kontrowersyjne rzeźby. Ale kontrowersyjne właśnie może dla nas i cudzoziemców, ale nie dla Czechów.
Bardzo ciężko jest być kontrowersyjnym artystą w Czechach. Mhm. No, ale, ale umówmy się, w Polsce wyobrażasz sobie zarys granic Polski i sikających facetów albo robiących kupę? Nie. A tam w ogóle on tak biedny liczył, że jakiś ktoś do prokuratury zgłosił. A tu nikt. A tu nikt. 23 skinheadów narodowców szło z tego, z Liberca na Pragę, żeby zniszczyć ten pomnik, a tu kurczę, wykruszyli się po drodze. Niestety i nic się nie stało. Ale to dlaczego tam tak jest? Że, no bo oni się przejmują. Wielu też, nawet w książce nie ma, piszesz chyba o w tym reportażu, w którym opisujesz, chyba to jest drugi reportaż swojego ojca, który odwiedził Pragę. Mhm. I tam jest rozmowa z tym Janem, dobrze mówię? Tak, Janem który, z recepcji pracował chyba tak. Który nie lubi Czechów. Nie lubi Czechów, w ogóle nie lubi tego narodu, jest, no, ma takie podejście, ale ogólnie naród jest dosyć właśnie taki normalny. Ale on też Żydów nie lubi, Arabów nie lubi, więc nie wiem, kogo tak. lubi. No dobra, no ale to wróćmy, dlaczego u nich jest taki spokój? Skąd u nich się to wzięło, to takie właśnie, no... To są różne teorie. Po pierwsze piwo. No jeżeli przeciętny mężczyzna pije od 3 do 5 kufli piwa... Dziennie? Dziennie. To jak ma nie być spokoju? Przecież ja po jednym piwie już jestem zobojętniały. Też jesteśmy narodem, który lubi sobie chlapnąć. Ale my pijemy wódkę. Kultura żyta i kultura chmielu to są dwie różne kultury. Po wódce się rodzi agresja i energia. Chyba, że wypijesz jej bardzo dużo, a piwo uspokaja. Zobojętnie uspokaja. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że Czesi sobie nie zdają sprawy, ale na poziomie podświadomym oni są niewielkim liczbowo narodem i gdyby byli przewrażliwieni na swoim punkcie, gdyby byli bardzo bitni, gdyby się rzucali... I do bitki. Tak, do bitki i z szablą na tych, którzy się z nich śmieją, to by szybko wyginęli, a oni chronią swoją energię, nie wydatkują zbytnio energii. Więc co się będą rzucać? Mhm. Ale jeszcze jest inna rzecz. Być może nie lubią się czuć skrzywdzeni. I w związku z tym sami źle mówią o sobie, bardzo mówią źle o sobie Czesi. Najgorsze dowcipy o Czechach mówią Czesi. Najbardziej się wyśmiewają właśnie z Czechów, sami z siebie. Nie rozumieją, że można nie mieć, że ktoś może nie mieć dystansu do siebie. I może to się bierze z tego, że oni bardzo lubią zarządzać śmiechem na własny temat, a tym samym zarządzać krytyką na własny temat. Czyli nie możesz go urazić, bo on już sam siebie najbardziej obraża. Ale na przykład moja przyjaciółka Zosia Czermińska, aktorka, która zmarła 3 miesiące temu, ona zawsze mówiła o sobie takie przeróżne rzeczy, typu z dnia na dzień brzydnę coraz bardziej, o ile to w ogóle jeszcze jest możliwe. Mhm. I moja mama zawsze mówi, jak ta Zosia siebie poniża. Ja mówię, mamo, nie. Ona właśnie ma dystans do siebie, sama jest w stanie powiedzieć, że jest brzydka, i wtedy nikt już jej nie zrobi krzywdy, nikt jej nie skrzywdzi tym żadnym złym słowem. Bo widzą, że ona sama o sobie potrafi źle powiedzieć. Zosia wchodziła do łazienki, mówi, znowu ta baba w łazience. Wstaje, idę do łazienki, znowu ta Co baba. Za wstyd. Ja mówię, jaka baba? Ona mówi, no patrzę do lustra i pytam ją, pani do mnie? Bo już nawet siebie nie poznawała, tak się zmieniała na starość. Więc to jest takie zarządzanie krytyką na własny temat, zarządzaniem śmiechem na własny temat. A to jest dobra taktyka. Bardzo dobra. I ja to na przykład mam, jak na spotkaniu autorskim, jakiś pan około 60, a to najczęściej ci panowie właśnie dużo wiedzą i oni już najczęściej nie zadają w ogóle pytań żadnych, tylko oni zadają odpowiedzi. Oni myślą, że zadają pytania, zadają odpowiedź. I często chcą zapytać o coś, co tam w Czechach, ale sami wiedzą najlepiej. Więc jeden taki pan właśnie powiedział mi kiedyś, że proszę pana, w pana książce Zrób sobie raj jest 5 błędów merytorycznych, tak, z takiej grubej rury. I czy pan może się do tego ustosunkować? Ja mówię, przepraszam, ustosunkuję się od razu. Tam nie ma 5 błędów merytorycznych. Tam, proszę pana, jest 26 błędów merytorycznych, sam je naliczyłem.
rozumiesz? I koniec. I już, i koniec. Ja oczywiście nie wiem, czy tam jest 26, tylko tak zmyśliłem, rozumiesz? Mogłem powiedzieć, że 13 albo 18. Ale pan już miał wytrącony oręż z ręki. I to koniec. Jest dyskusja. Taka taktyka, której się nauczyłem w Czechach i wszystkim ją polecam. I wtedy nie będziecie się czuć dotknięci ani obrażeni. Polecam Mariusz Szczygieł. Niedaleko leży ulica Konopnicka i na niej jest główna kwatera ZHP, w której także miałeś swój epizod. No kilkuletni. Pracowałem tam w tygodniku na przełajnie. Nie byłem harcerzem, ale zawsze przez całe liceum byłem blisko z harcerzami, bo już w liceum pisałem do tego na przełaj i zapraszali mnie na różne obozy harcerskie i tam prowadziłem gazetki różne harcerskie. Razem z taką koleżanką Ewą Konarowską zrobiliśmy taki reportaż Rozgrzeszanie. To był rok 86 grudzień i chcieliśmy, ponieważ bardzo wielu gejów i lesbijek, wiele lesbijek pisało do Na Przełaj, do harcerskiego pisma, że nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Że albo samobójstwo, albo co, czy redakcja może pomóc. I postanowiliśmy sprawdzić, jak się im żyje w Polsce. I to był pierwszy taki reportaż o młodzieży homoseksualnej w Polsce. To był grudzień 86, numer 51 Na Przełaj, pamiętam. I ten nazywał się Rozgrzeszanie, ten reportaż nasz wspólny. I tak się zaczęła cała akcja tygodnika Na Przełaj pod tym Rozgrzeszanie, w której redakcja kontaktowała ludzi ze sobą. To była taka pierwsza skrzynka kontaktowa. I to było pismo, które jak na harcerstwo i na PRL i w ogóle pamiętam, że naczelny tej redakcji musiał chodzić do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tłumaczyć, dlaczego pismo harcerskie zajęło się takim tematem specjalistycznym, medycznym, jak twierdzili ci decydenci. Tak jak ja kiedyś zaprosiłem właśnie Roberta Biedronia na zlot ZHP i musieliśmy się tłumaczyć, dlaczego Robert Biedronia. A to już we współczesnych czasach. Ale to już we współczesnych. Popatrz, nic się nie zmienia. Kochani, jeśli jesteście młodzi i słuchacie tego, zmieniajcie tę Polskę na lepsze. Ale wiecie, jak zmieniajcie? Tak, żeby po prostu każdy mógł sobie żyć jak chce. Oczywiście zgodnie z prawem, ale z mądrym prawem, a nie z prawem głupim. Nie wchodźmy ludziom do łóżek. Jeśli dwie osoby, jakie by nie były, stara, młoda, mężczyzna, kobieta, 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 mężczyzna, mężczyzna, jeśli chcą się trzymać za rękę, jeśli się kochają, bo bez względu na orientację, ludzie dążą do miłości po prostu. No. To nie jest tak, że szukają perwersji. Seks to jest wtórna sprawa w związku. Ludzie chcą być w związkach, chcą się kochać. I po prostu walczmy o to, żebyśmy w ogóle, my, którzy żyjemy w naszym kraju, mogli się kochać w sposób, w jaki chcemy, a jak ludzie będą spełnieni w miłości, to jestem przekonany, że życie będzie lepsze, bo będą przyjemniejsi dla otoczenia, będą lepiej pracować, będą mieli lepszy nastrój, lepszy humor i w ten sposób jakość życia się podniesie. Ja wiem, że może to brzmi naiwnie, ale ja jestem o tym głęboko przekonany. W takim razie w skrócie kochajmy się i mówi to Mariusz Szczygieł, który był moim gościem w kolejnych inspiracjach Sidorowicza prosto z Warszawy, z mieszkania pięknego, mieszkania Mariusza Szczygła. Nie podawaj adresu, bo ja mam za duże powodzenie. Zachowam dla siebie, usunę wszystkie wiadomości, wszystko będzie okej, ale przygotuj się na kolejkę. Dobrze, dziękuję. Dzięki wielkie, dzięki. Do usłyszenia. Inspiracje Sidorowicza.